Ta drużyna pokonała Liverpool. Ta drużyna walczyła jak równy z równym, z jednego z drugim. Drodzy Państwo, dziś gościmy na stadionie wiceprezesa ówczesnego zarządu Widzewa, pana Wojciecha Doroszewskiego, panią Grażynę Dziewiecką, trenera Władysława Żmudę, Wiesława Chodakowskiego, Wiesława Wragę, Krzysztofa Kamińskiego, Tadeusza Świątka, Wiosława Głowińskiego, Romana Wójcińskiego, Marka Filipczaka, Andrzeja Grębosza, Mirosława Myślińskiego, Mariusza Romańskiego, pracowników klubu Ryszarda Nowickiego, Sławomira Pęczaka, Masię Masłuchę i Monikę Leśniak, córkę Marka Pięty. Jest z nami pan marszałek Andrzej Kurczyński, patron, przypomnę, urząd marszałkowski jest patronem i jednocześnie partnerem obchodów i jest także właściciel klubu pan Tomasz Stawirowski, zarząd Widzewa w osobach Mateusza Drużdża i Michała Rydza. Kochani, to jest wyjątkowy moment. 40 lat minęło. W tak zacnym gronie nie wiem, kiedy jeszcze się spotkamy. Pamiętamy o tych zawodnikach, którzy odeszli, jak Krzysztof Surlin czy Włodzimierz Smolarek. Także o tych, których z przyczyn rodzinnych czasami dzisiaj niestety nie ma. A ta tablica zawiśnie już wkrótce obok dotychczasowych dwóch na elewacji stadionu Widzewa Łódź. Kochani, dzięki nim tu jesteśmy! Moi drodzy, jeszcze raz wielkie brawa dla naszych bohaterów sprzed 40 lat. Dziś trzymamy kciuki za dzisiejszy zespół Widzewa. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki i wielkie brawa. Dziś będą oni trzymać kciuki za swoich młodszych kolegów. Teraz zostawiamy już boisko ich następcom. Dziękuję bardzo. Zapraszam na trybuny. Jeszcze raz wielkie brawa, a teraz poproszę was o chwilę uwagi. Niestety raz na jakiś czas żegnam.